Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z gry Need for Speed Heat. No i słuchajcie, pozostała nam jeszcze jedna przeciwniczka, Jordyn. Aczkolwiek najpierw mieliśmy przyjechać po Anę i chyba jesteśmy koło jej domu i dopiero potem pojedziemy na wyścig, a przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że moja bryka jest dość dobrze już stuningowana, troszeczkę ją jeszcze ulepszyliśmy, no i oby to wystarczyło. Nie zapomnijcie więc zostawić łapki w górę, jak będzie się podobać, a my już lecimy. Na jednego? To ma być fair? Zawsze możecie się poddać. Liga na pewno to zrozumie. Pokonałeś dwoje, to i z trzema dasz radę. O kurde, słuchajcie. Nari, Oscar. Dobra, to ścigamy się z całą ekipą na raz. No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, powiem wam. No na razie to ich co prawda pokonałem, ale to były, wiecie, indywidualne tutaj takie ściganie się, no ale nie z trójką, która pewnie jeszcze będzie współpracować. Wiecie, dla nich się nie liczy, że ktoś tam z nich wyląduje na trzecim czy czwartym miejscu. O nie, policja. O shit. Dobra. Dlatego zostałeś gliną, żeby zostać na moich tyłach, okej. O, właśnie po to, żeby mnie zgubić został. Świetnie. Dobra, wow. Dobra, ucieczka udana. Ładnie nam to wyszło, słuchajcie. Co ciekawe, to Nari jest na pierwszym miejscu, a z nią już się ścigaliśmy. Tak jak widać, oni uciekają przed policją. Dobra, muszę to wykorzystać, muszę zrobić jak największą przewagę sobie od razu, teraz, na samym początku. Póki jest jeszcze to wszystko w miarę możliwe. Dobra. Ja myślę, że z naszą bryką, no teraz jeszcze po tych ulepszeniach sobie jakoś... Będąc na czele, aha. No to tak sobie tylko mów. Dobra, nie no, słuchajcie, czuję, że to jest nasza noc, można powiedzieć, że damy radę wyprzedzić tutaj wszystkich. O kurczę, tu nie wiedziałem do końca jak skręcać, ale okej, już wszystko jasne. Dobra, odpalaj nitro. Tak, trzymaj. No, próbuję. Ej, to jest już końcówka wyścigu. Okej, dobrze o tym wiedzieć. Naprawdę minęło mi to jakoś mega szybko, słuchajcie. No dobra, tylko tego no nie zepsuć na sam koniec. O, tak jak teraz, ale przewaga jest spora, ludzie, mam 400 przewagi jeszcze. Ta, drugi raz nie wygram i koleś jest trzeci, a zostało nam 500 metrów do końca. Chyba nie mogłem sobie wymarzyć, słuchajcie, lepszego wyścigu dzisiaj. Ukończono, pierwsze miejsce. Było nas mniej, a i tak wygraliśmy. Liczy się tylko miejsce w lidze, a ono nadal przypada nam. Nie na długo. Jesteś głodny? Bo ja tak, skoczmy coś zjeść. O, dobra, już policja była gdzieś tam w pobliżu, ale spokojnie, już nas nie złapią. Coś przekąsić trzeba po dobrym wyścigu. No i wszystko zgodnie z naszą myślą, ale no jak mówię, ten wyścig niestety nie dał nam miejsca w lidze, a szkoda, będziemy jeszcze o nie walczyć. Hej, kogo ja tu widzę? Cholera, chcesz wyjść? Chyba ty. Nie lubię czekać. A ja patrzeć jak jesz. Co ty? Co, wszystko z wymuszeń? Widziałaś co tam się dzieje? To jest jak gwiazdka. No, może... Podniosłem stawkę. Hej, jak nie wyluzujemy, to się źle skończy. Szef kazał grać ostro i ja właśnie to robię.
On mi ufa. Tak, to... Pasujecie do siebie, złamasy. Lepiej uważaj, Torres. Znamy się od dawna, dłużej niż tu jesteś. Myślisz, że jesteście kumplami? O, to prawie smutne. Lepiej uważaj. Dwa koła to nie to, co cztery. Wyjadłam się. Ja też. To pora się zbierać. Do wszystkich jednostek! Jakiś tupek zniszczył mi lakier! Przeczytać Westside, zgarniać każdego, kto się nawinie! To chyba znaczy tak. Wciąż nie mogę uwierzyć, ile kasy musi przy sobie wozić. W sumie, jeśli masz odznakę, to kto cię powstrzyma? No nieźle. Dobra, słuchajcie, musimy się stąd zabrać. No ale właśnie, czy mamy wrócić w określone miejsce? Mogę jechać teoretycznie do kryjówki, ale czy tam będziemy rzeczywiście bezpieczni? No, trzeba uciec. Uciec przed policją. Najlepiej to byłoby z nikim się nie spotkać tak właściwie i dojechać w jednym kawałku. No ale właśnie, czy kryjówka jest bezpiecznym miejscem? To jest ważne pytanie. Zaraz się dowiemy. Czy można tutaj podjechać? Czy to się liczy? No i co? Wejście do garażu, no chyba się liczy. 3x3. Pniesz się w górę. O, no i dobra kasa. Przy okazji trochę jeszcze punktów, co nie? Reputacji? W nośniku byłaby raz jeden. Ej, ale dlaczego teraz nie dostałem nagrody? Dobra, no za dużo punktów reputacji to nie dostaliśmy. Aktualnie mamy 91 tysięcy. No nie jest tak najgorzej. Ukończono, ścigaj się z ekipą. Dobra, ogarnęliśmy sobie to. Udało nam się nawet nie spotkać policji bez problemu, uciec przed nimi. O, i dostępne nowe samochody, a wśród nich Chevrolet C10, Stepside Pickup, Ford Focus RS, Ford Mustang GTO, ładny ten Mustang, Mitsubishi Lancer Revolution 9, Porsche 911 Carrera, BMW M4 Convertible i Honda NSX Type R. Oprócz tego BMW M2 Competition. Jejku, dużo tego, BMW X6. I to już chyba wszystko. Okej, dużo ciekawych aut. Ale nie stać mnie. Nie mogłem się oprzeć. Tak jest, nie stać na razie nas na zbyt wiele. Mamy już 16 poziom reputacji, ale w 16 poziomie to chyba nie dostawaliśmy absolutnie tutaj niczego nowego. Nie, no raczej niczego na razie nie ulepszymy, więc zmywajmy się stąd. Może tym razem dzień sobie ogarniemy. Tylko powiem wam, że na pewno mamy zadanie związane z driftowaniem. No ale ten wóz, który mam obecnie, to BMW, no nie nadaje się za dobrze do driftów. Więc będzie trzeba ogarnąć coś nowego, coś lepszego. A, tylko SMS. Twoje starcie z Dream Killers narobiło szumu. Czyżby? Zbliża się ważny wyścig. Ekipa przeciw ekipie, żadnego działania w pojedynkę. Bierzemy udział. Nieźle, ale co z tobą? Kliny mają twoje auto. Nie martw się, znajdę sobie furę. Do zobaczenia. No dobra, w końcu jakiś porządny wyścig, to mi się podoba. Tylko tak, czekajcie, czy to jest pojedynek, który można nawet za dnia podjechać? Zalecany 220, oj, może być ciężko z moją aktualną furą, tutaj zresztą podobnie z tą misją poboczną, ale dobra, wiecie co, no tam, tutaj to przede wszystkim drifty u tego gościa, czy nasz wóz się nada, ciężko powiedzieć, ale myślę, że możemy spróbować, no nie będzie to łatwe wyzwanie, zdecydowanie nie, no ale może jak będziemy działać tym razem nie w pojedynkę, to coś więcej z tego wyjdzie, no zobaczymy. Tak więc im szybciej, tym lepiej. Chcę mieć już to z głowy. I gdzie tutaj jest niby billboard do rozwalenia? Tutaj, tylko jak rozwalać te niektóre billboardy? To jest ciekawe. Trzeba zawsze szukać jakichś dobrych wyskoczni, co nie? No dobra, na razie jedziemy. Nie myślmy o żadnych pobocznych tutaj sprawach.
zajmijmy się tylko i wyłącznie dojechaniem na miejsce wyścigu. Dobra, tutaj jest kolejny... A, to jest ten long jumpiki. Ojejku. Ale dobra, long jump i tak jest w tamtą stronę. Ja już go szukałem, wiecie, czasami człowiek zamiast patrzeć się na drogę, to patrzy się, gdzie tutaj jakaś wyskocznia, gdzie tu jakiś graffiti, billboard, te sprawy. A tu nie zawsze o to do końca chodzi. No dobra. Damy radę to jakoś ładnie przeciąć na tą stronę ulicy, damy radę. Dobra, tutaj co się znajduje, czekajcie. A, tu są ten, fotoradar, dobra. Na razie nie będziemy sobie cykać foty, nie z taką prędkością słabą. Spokojnie, spokojnie. Jedziemy tutaj. Okej. No i jesteśmy na miejscu już tak właściwie. Świetnie. Misja rozpoczęta, jestem z tobą. Jesteś tu? Tak. Uznałam, że pora sprawdzić, co potrafi to tatko. To nie był wóz waszego ojca? A co Lukas na to? To też mój samochód. Dream Killers porządnie podkręcą dziś tempo. My też musimy. Po to tu jesteśmy. Pamiętaj, jak nam dobrze pójdzie, Liga musi dać nam szansę. Ale bez stresu. Tak, bez stresu. Jak nie zdobędziemy pierwszego miejsca, to lipa. No dobra, czyli Anna, dobra, czyli ścigamy się z tymi co wcześniej, tylko tym razem ścigamy się już na całego mecz, wyścig o stawkę. Dobra. No jak widać nie korzysta ze swojego auta, tylko z auta już zmarłego ojca. No, ten Lukas na pewno nie będzie zadowolony, że pożyczyła sobie bez zapytania się go nawet o zgodę. Oh shit. Dobra, chciałem to jakoś skrócić i o, już tego żałuję. Dobra, Jordan, to jest niby najgroźniejszy tutaj przeciwnik. Dobra, dawaj, zajeżdżamy drogę. Ja tutaj nie zamierzam, wiecie co, odpuszczać w ani jednej chwili. Tutaj nie liczy się, wiecie, tylko pierwszym. Tutaj trzeba ich po prostu pokonać, zlikwidować. Dobra, i teraz trochę prostej drogi, odpalamy. Kurczę, Nari! No nieźle. Jeszcze o niej zapomniałem, tak właściwie. No dobra. Ciągle mi się wpieprzasz! O tak, świetnie. Udało się, ludzie. Wyeliminowana. Przynajmniej na chwilę. Ale tuż za nami Jordan. Więc troszkę problemów na pewno będzie. Trasa no nieznana mi jeszcze, ale mam nadzieję, że nie będziemy jej powtarzać. Że uda nam się to za pierwszym razem. Dobra, ja potrzebuję naszego nitro, ale może nie w tym momencie. Nie mogę wiecznie uciekać? Zobaczymy. Dobra. O, jeszcze policja. Standard. Ładnie wyszło nam to. Przewaga, słuchajcie, znacząco się podniosła, no ale no co ja wam mogę mówić? Policja już nas wyszukuje. Niech wiedzą, że Nari nadjeżdża. Tak, jasne, jasne, dobra. Mamy towarzystwo, niby gdzie? Ja tam jeszcze policji nie widzę. Oj, coś się zaczyna. Ty w żółtym Camaro, zatrzymaj się! Znowu ten dupek! Zatrzymasz się, czy mam zrobić to za ciebie? Zmywam się! Przejadę w poprzek trasy! A co z wyścigiem? To koniec! Ten giniarz nie odpuszcza! Możesz mi pomóc? Pewnie! Jesteśmy ekipą! Dość! Kończymy ten wyścig! Wszyscy rozjechać się! O kurde, dobra. A więc zapominamy o wyścigu. I muszę jej jakoś pomóc. Dobra, co muszę zrobić? Widzę, że mamy wytrzymałość auta Anny. No dobra, to musimy wyeliminować Shawa. Dobra, będziemy próbować. O, dostał ładnie. Dostał sporo. Został gdzieś tam na tyle. Muszę po prostu chyba... Wiecie, on się koncentruje na niej. A ja muszę zrobić wszystko, żeby mu to nie wyszło, żeby to jemu przeszkodzić, jego wcześniej wyeliminować. No nie było za dobrym. Kurde, no dawaj typa. Zaraz gdzie... Masakra, no trochę tutaj zamotaliśmy się wszyscy. Ale dobra, wracamy do gry. Dobra, Show oberwał mocniej, to jest więcej niż pewne. No ale dobra, Anna ma znowu problemy. No gościu, to ty wszystkich irytujesz. Widzicie, to jest tak naprawdę skorumpowana policja, więc nie ma co mieć... Oh shit! Dobra. Gdzie oni jadą?
powinna wcześniej nas informować, w jakie miejsce się kierujemy. To Nitro coś strasznie wolno mi się odnawia. Ja też nie wiem, ale o, dostał, idealnie. Dostał w bok auta, udało się. Dzięki, prawie było po mnie. Do wszystkich jednostek, oficer Shaw został unieruchomiony. Sam nie pojedzie. Uważajcie na żółte Camaro. Czas na nas, muszę wrócić do garażu. Spotkajmy się jak najszybciej na miejscu. Dobra, jak najszybciej na miejscu, czyli co, też jedziemy do garażu, pewnie tego samego, chociaż no już widzę, że policja gdzieś tam w pobliżu patroluje te tereny. Dobra, wiesz co, myślałeś, że szybciej tam dojedziesz, no nie, no nie, nie, nie. Wóz ich ojca jest ciekawy, ale no to nie jest najnowszy model, widać, że jednak moja bryka jest szybsza. Dobrze sobie radziliśmy, no ale wyścig na pewno zostanie unieważniony, no bo i tak nie udało nam się go osiągnąć. No nie oszukujmy się. Niestety, niestety. Dobra, jesteśmy w kryjówce, policja akurat sobie gdzieś tam poobjeżdżała parę razy, no to tak w sam raz akurat dla mnie, że nie ma ich tutaj, no to dobra, wjeżdżamy do garażu. Walka oddziału pościgowego z rosnącą liczbą kierowców wyścigów ulicznych sięgnęła ubiegłej nocy zenitu. Mieszkańcy miasta ujrzeli niecodzienny widok. Setki banknotów wypełniły nocne niebo, zmuszając oddział pościgowy do postawienia sobie trudnych pytań. To, co się wydarzyło, było zaplanowane. To jest próba oczernienia mojej jednostki. Dlaczego? Bo jesteśmy skuteczni. Przyznaję, na niższych biegach stęka. Ale jak już się rozpędzi, stary, dopieprzony potwór. Jesteś wściekły. Myślisz? Mirra jest to. Słuchaj, powinnam ci powiedzieć, ja na... No raczej, że powinnaś. Nie miałaś prawa tego robić, Anna. Rozumiesz? Pójdę już. Nie. On był też moim ojcem, wiesz? A gdybyś zapomniał, auto miało służyć do ścigania. To ma być ściganie? Było, póki nie zjawił się ten gliniarz. Robisz to, co robisz. I co? Oni zjawiają się zawsze. Naprawdę chcesz sobie zrujnować życie? Chcę w końcu coś w życiu osiągnąć! I idzie mi naprawdę dość dobrze. Dobrze? To jest dobrze? Auto wygląda, jakby rozwalił je jakiś debil. Jakiś debil bez mózgu. Bardzo ci dziękuję. Nie muszę słuchać wywodów łamagi, który boi się wsiąść za kółko. Ścigamy się! Zadzwoń, jak sobie przypomnisz. Już wiem, co czuł mój staruszek. Mogę pomóc? Dalej. Pomoc się przyda. Potrzebuję części. W mordę.
No z jednej strony pokazaliśmy, co tak właściwie ta policja tutaj wyprawia w tym mieście, co nie. Wyszło to wszystko na jaw, znaczy oni tam się nie przyznają, wiadomo. No ale z drugiej strony no, auto jest rzeczywiście zniszczone. Nadal jest w rozsypce, daj znać jak będziesz mieć tę maskownicę. Okej, czyli teraz mamy zadanie znaleźć potrzebne części. No dobra, słuchajcie, kasy troszeczkę tutaj zdobyliśmy, w ogóle zmień auto. W garażu mamy jedno auto tak właściwie, niestety. Za dużo tutaj nie mamy pola do popisu. Dobra, na razie stąd wychodzimy. Chciałbym, słuchajcie, wejść sobie do salonu teraz jeszcze, zobaczyć jakie są ciekawe auta terenowe. Czy w ogóle właśnie z aut terenowych pojawiło się coś ciekawego? Dzwoni ktoś? Jest miejsce na wybrzeżu. Złomiarze handlują tam rzadkimi częściami. Wiem, że mają maskownicę do Camaro 67. Problem w tym, że nie chcą jej sprzedać. Możesz tam podjechać i ich przekonać? Żaden problem. Dzięki. A, no i warto wiedzieć, że nie lubią zbytnio korzystać z dróg. Lekko podrasowałem auto i posłałem je tam. Nie musisz wracać na piechotę. Aha, no dobra. Czekajcie, salon jest tutaj. Dobra, pojedziemy, zobaczymy, co tam ciekawego w tym salonie mają. Mówię, wolałbym chyba, wiecie co, nawet zaoszczędzić sobie trochę kasy i kupić już coś naprawdę dobrego. Oczywiście auto albo terenowe, albo do driftów. No zobaczymy, czekajcie, z tych aut, które nam się teraz aktywowały, no już szukajmy, wiecie, BMW kupiliśmy za około 100 tysięcy, więc szukajmy może z tej górnej półki. Najdroższa bryka w tym momencie jest za aż 254 tysiące i to jest Ferrari. Okej, oprócz tego, no to jest to BMW, no dobra, to tak to droższego nic tutaj nie ma, no ale to nie są auta, których teraz szukam. Szukam aut raczej typowo pod drift, albo już jakieś takie pod teren. Tutaj nic, no ten takie już trochę, wiecie, pod to muszę szukać ten w tym prawym dolnym kwadraciku. Chociaż to BMW tutaj tego typu nie, bo ja mam, czekajcie, ja mam BMW to. No to nie, ono jest tak typowo na asfalt. No dobra, ale jeżeli chodzi o, no tak, bo jeszcze punktów reputacji nie mam, co z tego, że niektóre się odblokowały, jak nie ma reputacji, no to są już takie te Nissany, ale na razie nie widzę, słuchajcie, niczego jakiegoś takiego super specjalnego pod to, no dobra. Poczekamy, zdobędziemy jeszcze trochę reputacji, ja samemu też się trochę pościgam, żebyście no nie musieli czekać nie wiadomo jak długo na to. Dobra, miałem na wybrzeże jechać, no tak, czyli tutaj, no dobra, dobra. Tam mamy cały czas z driftowaniem, a wiecie co, dobra, ta misja poboczna jest już od jakiegoś trochę dłuższego czasu. Spróbujemy, nie wiem czy mi to wyjdzie, no bo mówię, no auto nie nadaje się raczej do tego, a szczególnie ja mistrzem driftów póki co jeszcze się nie czuję, no ale podjedziemy, zobaczymy jak wygląda tam cała ta sytuacja. Dobra, zawracaj, ale jest mokro. Może to jest, to może to są w miarę dobre warunki, może coś wyjdzie. Chociaż tutaj akurat, jeżeli chodzi o te, wiecie, zmiany pogodowe to jakoś nie czuję bardzo różnicy w nawierzchni, jak się jeździ akurat w tej grze. No może jakieś tam drobne są, ale ja po prostu tego wyczuć nie potrafię, któż to wiem. No dobra. Czekajcie, gdzie tutaj jechać? Gdzie tu jechać? W to miejsce, o, jeszcze tutaj są te nitro, znaczy nie nitro, tylko... tylko słuchajcie, graffiti do ogarnięcia. No dobra, tutaj jest jedno z nich. Ja już jesteśmy w okolicy, to wiecie, aż głupio nie podjechać. Może jakieś fajne, o, aż tu jeszcze nawet żadnego nie mieliśmy odblokowanego. 1:8. Może coś fajnego nam w końcu uda się zrobić, jakieś ciekawe malowanie. No dobra, czekajcie. Czy tutaj coś jeszcze dalej. Gdzie to graffiti niby? O, tutaj. Tutaj cel 15 tysięcy, o, bo to też są te wyzwania driftów, okej. Na drifty przyjdzie jeszcze czas. Dobra, to podjeżdżamy na głęboką wodę. $125 000 wynik, okej. Mam nadzieję, że trasa jest dość długa, bo ostatnio za 40 tysięcy nie było wcale takie proste. No tym razem, tak jak to powiedział, no bez rozgrzewki. No dobra, będziemy próbować. Im bliżej tych band, to niby więcej też punkcików, co nie? Ojejku, ale mi idzie. Dobra, ciekawe miejsce do driftowania, no tylko żeby to jeszcze jakoś wychodziło.
Dobra, weź się rozpędź nieco. Spróbujemy coś w tym stylu. Dobra. Wow. No idzie fatalnie, no co tu dużo mówić. Wiem, że auto najlepsze nie jest, ale no mimo wszystko nawet tym autem powinienem coś więcej osiągnąć, co nie? No, jeszcze nawet mnożnika nie było, cudownie. 17%, a ja mam tyle co nic. Świetnie. Chyba uderzenie w te barierki, no tak, to cały czas nam niszczy, wiecie co? Niszczy nam możliwość tutaj zdobywania czegokolwiek. Dobra, dawaj, bo mi mnożnik ucieka. Kurczę, fatalnie, nie no, ludzie, to ja będę trenował na maksa. Dobra, podriftujmy parę razy, zobaczymy. Ale... No chyba trzeba się przygotować na coś lepszego, mówię wam, bo wiem, że tutaj mi no nie idzie to dobrze, ale... No nie zmienia to faktu, że... Nie no, tutaj to ja powinienem jechać na drifcie dosłownie cały czas. Nie. Tym autem chyba zrezygnujemy. Już nawet teraz, słuchajcie, no dobra, już jestem, to sobie popróbuję, ale... Nawet to powinno być takie w miarę... Nie no, to jest aż źle się na to patrzy, ale no mówię, no tym autem jakoś no zupełnie ten drift w ogóle mam wrażenie nie wychodzi. To auto ani trochę się nie buja na zakrętach. Zbyt dobra przyczepność, co nie? Niestety. No, co nie zmienia faktu jednak, że idzie i tak fatalnie. Nie no dobra, to miejsce sobie wrócimy. Nie, ja już nawet się chyba nie będę kompromitował. Już chyba chcę to, słuchajcie, normalnie przejechać. 125 tysięcy, ja się zastanawiam, czy ja zdobędę chociaż... Chociaż... Dobra, weźcie jakoś, czekajcie, no spróbuję, nie ma co próbować. Dobra, wiecie co, próbuję sobie jakoś wmawiać, że coś tu jeszcze idzie osiągnąć. Ale nie, tutaj, tu nie idzie nic osiągnąć już. Nie no, tym się nie da driftować. Nie, dobra, mieliście rację, kupić auto trzeba, wasze propozycje były dobre. Z tego, nie, wiecie co, ja sobie chyba to roz... Wyjdź po prostu z tego wyścigu, tu nie ma co się zastanawiać nad tym. Odpuszczamy to miejsce, tym autem nie da się driftować, jest świetne na wyścigi i sprawdza się w 100%. Aczkolwiek no nic więcej tutaj niestety póki co nie osiągniemy. No dobra, będę szukać, możecie mi, słuchajcie, w komentarzach polecać jakieś takie naprawdę na chwilę obecną przynajmniej dobre auto do driftingu. Ja sobie spróbuję jeszcze ogarnąć sobie, wiecie co... Ogarnąć, ojejku. No, punkty reputacji. Ja się nie dziwię, teraz sobie właśnie się skapnąłem, że przecież ja tym autem nawet ani razu nie driftowałem. Przecież w ostatniej misji to my dostaliśmy auto od tego gościa, co nie? No tak, oczywiście, że tak było. Auto otrzymaliśmy i tam to było, no, pod driftowanie, więc jakoś to wychodziło, no, ale tym... Ej, zaraz, gdzie tu niby jest to... Ej, żeby to zdobyć, czekajcie, to gdzie tu trzeba podjechać? Od drugiej strony, czy... Gdzie to niby? Czy to jest na górze gdzieś ukryte? Może trzeba w skoku? Ej, masakra, tam trzeba przeskoczyć, zobaczcie, żeby zgarnąć to. No ciekawie, nie powiem. No ale dobra, na razie nigdzie tutaj nie skaczemy. Próba driftu, no ja dziękuję takim autem próbę driftu ogarniać. Nie, no znajdziemy coś dobrego. No ale jasne, przecież ostatnio było auto specjalne pod drifty, a teraz śmiech na sali. O kurcze, no tutaj też teren chyba nieciekawy, powiem wam. I coś czuję, że trzeba będzie zmienić samochód i... Nie no, dobra, czuję, że będziemy zarabiać grubą kasę, ale... Zacznijmy, chociaż wątpię, żeby powiodło się to jakoś. Lukas rozmawiał z tobą o maskownicy do klasycznego Camaro? Mówiłem mu, że na zbyt długo wypadł z gry. Ja zawsze uważam, z kim robię interes. Mogę jakoś zmienić twoje zdanie? Jasne. Najpierw mnie pokonaj. A, dobra, on mówił, że tu auto będzie na nas czekać. No tak, no właśnie, zapomniałem całkowicie o słowach Lukasa. Dobra, ludzie. Dostaliśmy bryszkę i to taką chyba nie najgorszą Subaru. Tor terenowy Jenny 2. No dobra, to tym jednak mogę się ścigać, no bo jak zobaczyłem, że miałbym jechać tutaj tym BMW, to już naprawdę się przestraszyłem, patrząc na ten teren. No dobra, mamy go przekonać. Spróbujmy. Ej, trzy butle nitro. Więcej do zaoferowania? Zobaczymy, postaram się. O kurcze, słuchajcie, no nie spodziewałem się dzisiaj takiego wyścigu. Ale już mi się podoba. Już wiem, że chciałbym jechać tym autem. Sobie samemu takie Subaru załatwię, bo to Subaru jest chyba, co nie? Dobra. To nie potrwa długo, no zobaczymy. Dobra, dawaj drugą butlę.
O, nawet chyba, a nie, myślałem, że dwie naraz aktywowaliśmy. Ludzie, to ten wyścig będzie błahostką z odpowiednim autem. Tor jest bardzo prosty, ale jest to pierwszy taki tor po innym terenie. Jacie, ale wyskoczyliśmy. No, sorry, ale zawieszenie w naszym BMW to by tutaj rozleciało się na kawałeczki. Wow, prawie w drzewo przywaliłem. Dobra, trzeba pamiętać o tych drzewkach. No jasne, dobra. To lecimy. Właśnie mówiliście, że chyba 3 butle nitro to jest maksymalna ilość. No i widzę, że w tym aucie od razu mamy to już na maksa ogarnięte. Dobra, pierwsze okrążenie już za nami. Przewaga nie najgorsza. Idzie coś z tego jeszcze osiągnąć, tylko jedźmy po środku, po drodze, a nie jakimiś tutaj poboczami. Chociaż tutaj wszędzie teren dość podobny, dość wysłużony, co nie? Ej, pięknie wchodzi się w zakręty tym, po takim terenie piaskowym. Świetnie, 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 dobra. Połowa wyścigu za nami, równiutko połowa, a ja coś czuję, że jeszcze jak się postarałbym, to może nawet wyprzedzę ostatnią osobę. Co nie, wiecie o co chodzi. Zdublujemy chyba, no dobra. Zobaczymy, przewaga 400 metrów, nie no, ale... Oj, 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 dobrze, że to drzewo nas nie rozwaliło. No prawie już przestałem na nie zwracać uwagę. Nie no, to jest zbyt proste, powiem wam. Zbyt proste, żeby mogło być prawdziwe, ale... Ale na luzie, na luzie, na luzie. Przeciwnicy teraz na zakręcie to jeszcze zwalniają, a ja tutaj jaką przewagę zdobywam, prawie na pół kilometra. I naprawdę jestem blisko tego, żeby wyprzedzić tych ostatnich. Tak, przyfarciło mi się tym razem. Gościu, mam taką przewagę, że tutaj oparcie nie ma absolutnie mowy. Nic z tych rzeczy. Ej, no patrzcie, dogoniłem ich, no nie mam pytań. Dawaj, 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 musimy to zrobić. Nie wiem jak, ale jeszcze ich wyprzedzimy. No chyba, że na końcu dają z siebie 100%. Oni w ogóle jeżdżą jakoś krzywo, ci goście, co nie? Ludzie, jak nie jeździcie po drodze, to co się dziwicie, że potem takie słabe osiągi. O, proszę, już wyprzedziłem tego szóstego. O, sam drzewo rozwalił. Dwóch ostatnich wyprzedziliśmy jeszcze. No i ludzie, no tak to się będzie kończyć. Było łatwo, tyle mogę powiedzieć. Wyjątkowo łatwy wyścig do ogarnięcia, no ale mówię, no takim autem to może być. Pewnie chcesz za tą maskownicę. No wiadomo, że chcę za tą maskownicę. O, i przy okazji 18 tysięcy wpadło. Nawet reputacja powinna za takie coś podejść, no nie oszukujmy się. No, Nelly jeszcze kończy wyścig, spoko. Ale ważne jest to, że pomogliśmy Lukasowi, udało nam się to osiągnąć. Hej! Co to ma być? To nie jego wina. Kazałam mu spadać. Co? Czemu? Tak jak powiedział. Zawsze uważam, z kim robię interesy. A kim ty jesteś? Osobą, na której miałeś zrobić wrażenie. Maskownica jedzie do garażu Rivery. Kto ci powiedział, że tam przebywam? Apka w twoim telefonie to nie tylko policyjny skaner. Cóż, na pewno nie dla mnie. Zhakowałaś ją? Stworzyłam ją. Znajdę cię, gdy będzie trzeba. O kurczę, proszę. Dobra, zadanie wykonane, punkty reputacji też wpadły. Stworzyła apkę, no to widać, że jakaś taka trochę bardziej cwańsza, co nie? Przeciwniczka. No i pewnie też będziemy się z nią ścigać, no ale dobra. Zawiozła to w odpowiednie miejsce, więc trzeba się cieszyć. Chwilowo nie mamy żadnego zadania. Teraz mamy, czekajcie, mamy te jazdy, tak, tory terenowe odblokowane. No fajnie. Fajnie, fajnie. Ale dobrze, moi drodzy, słuchajcie, ja już dzisiaj nigdzie nie jadę. Mamy cały czas misję poboczną, trzeba będzie czekać aż... No może jeszcze dzisiaj aktywuje nam się jeszcze jedna misja. Już chciałbym mieć ją aktywowaną, więc może zróbmy to. Wjedźmy do garażu, słuchajcie, Lukasa. No i zobaczymy, czy coś powie na ten temat. Czy już dojechała, może jeszcze ta maskownica nie dojechała w ogóle tam. No zobaczymy. Dobra, wejdźmy do garażu. I co? Nic nie mówi. Ej, przyszła ta maskownica. O, jednak. Zdaje się, że wycieczka się udała. Dzięki. A no udała się, udała. No nie powiem. Jeszcze 17 poziomu niestety nie mamy. Więc słuchajcie, ja sobie będę chyba próbował, a przynajmniej próbował zdobyć troszeczkę reputacji w nocy. Może nawet pościgam się z policją, żeby nabić sobie te punkty obławy. No w końcu praktyka czyni mistrza, co nie? Naprawdę cię przepraszam. Lukas nadal wkurzony? Nic mu nie będzie. Pewnie. Chcesz usłyszeć coś dziwnego? Mam wiadomość dotyczącą zaginionego wozu. Od kogo? Nie wiem, ale ten ktoś chce się spotkać. To bezpieczne? Będzie czekać na parkingu na północ od plaży. Będzie tam sporo ludzi.
Czy możesz mimo wszystko... Pewnie. Dzięki. Do zobaczenia na miejscu. Okej, okay, spotkać się na plaży to pewnie za dnia, jak ma być wiele osób tam. Dobra, czyli tak, spotkanie tutaj z Aną. Tutaj mamy w ogóle wyścig, ale jest on jeszcze niedostępny, ponieważ mam za niski poziom, a poza tym niedostępny w nocy. Misja poboczna, ucieczka. No i czuję, że u niej to będą pewnie jakieś wyścigi wozami terenowymi, więc no, trzeba szukać. Może też byłem w nieodpowiednim, wiecie co, salonie samochodowym. Może tutaj trzeba jeździć do różnych salonów, szukać... różnych rodzajów aut. No, zobaczymy, zobaczymy. Oprócz tego, no, jest tam Anna, no i mamy cały czas tą misję do driftowania. O, a spotkanie z Anną w tym miejscu, ale też jestem na niej nie gotowy. No, no, widać, trzeba zdobyć jak najszybciej dużo, ale to dużo reputacji. Mam propozycję korzystną dla obu stron. Będę czekać. No, i krótko i na temat, to mi się podoba. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Jeżeli odcinek podobał wam się, nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale z Need for Speed Heat. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!